W poprzednim odcinku zdobyłem pilot do kontroli umysłu i chyba się nim dzisiaj trochę pobawię w wiosce. Ale niestety, babka dała mi kolejną dziwną informację. Podobno dziadek planuje zmienić całego Minecrafta. Mylę państwo, tą wyprawę uważam za naprawdę udaną. Nie dość, że mam 5 shulkerów pełnych niesamowitych rzeczy, to jeszcze mamy pilota do kontroli umysłu. Myślałem, że to się skończyło. Tylko czysto ma tam być. Że w zamku? Nie no, ja tam szyfu nie naniosłem chyba. Niestety, mylę państwo, myślę, że chciałbym jak najszybciej się Ona je podsłuchuje? Co się dzieje? Ja nie chcę, mylę państwo, tutaj... Bo ja widzę. Już usłyszałem ten głos babki w głowie. Dobra, ja nie chcę tutaj dłużej siedzieć, chciałbym wrócić do domu, najgorsze, że wyjście stąd jest jakieś 1000 kratek stąd. W sensie, tak mi się przynajmniej wydaje, nie pamiętam, czy ja kordy w ogóle pamiętam. Czekajcie, my powinniśmy iść w tamtą stronę, żeby się dostać i mam dosyć ciekawy plan, bo chciałbym wykorzystać tego pilota, zanim dojdziemy do dziadka, będziemy pytali, o co chodzi. Bo chciałbym sprawdzić, czy faktycznie... I wracaj do Gałganowic. O, aż dźwięk się w Minecrafcie odpalił. Taki był mój plan. Czemu mam wracać do Gałganowic? Ja mam tutaj dłużej siedzieć? Jestem wyrzucany już z zędu? Strasznie nie lubię, jak się takie pojawiają te pierdki. Bo stary szaleje. Że dziadek? Tymczasem dziadek. Ugryź chyba ma robaki, bo mi trzetułkiem podywanie. Cały ty wolno być srany. Nie wyczym jest niby, nie wyczym jest pośręczny. A czekajcie, trzeba rzucić perełką tylko tak, żebym dorzucił. Łopa. Dziadek. Okej, to nie wróży niczego dobrego. A ja perłą nie dorzuciłem. Dobra, wróćmy sobie tędy i na spokojnie tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem. O, super, przeżyłem. 1 hour later. Ja totalnie nie wiem, czy ja naprawdę idę w dobrą stronę, czy to gdzieś będzie ten portal. Już chciałbym być w domu, ja nie chcę tutaj dłużej siedzieć. Ej, jest, dobra, mamy to, jest to ten dziwny kantorek. Znowu babka. Ja też nie wiem. Co? Nie rozumiem podejścia babki, że raz jest mroczna, raz nie jest mroczna. Babcia ma debiut w biegunówkę. Nieistotne! Chodźmy tam, wyjdźmy. I... czy ja mam wszystkie rzeczy? Czekaj. Idź w stronę słońca. Tutaj nie ma słońca! Tylko teraz bezpiecznie, żebym przypadkiem nie zginął. O, super, właśnie chyba ginę. Spojrzałem gdzieś na Endermana i mnie goni Gałgan chudy. Dobra, przejdźmy tutaj. Muszę dostać... Enzi! Jezus! Jesteś normalny? Elytra. Sołtys, jaka Elytra, muszę spodnie przebrać, poczekaj chwilę. To nie mój problem. Sołtys, co ty tutaj robisz? Jezu, Boże, drogi człowieku. Ja byłem pewny, że ty jesteś w wiosce. Czy naprawdę stałeś tutaj i czekałeś na mnie tyle czasu? No wiesz, gadałem ze dziadkiem. Nie tak stwierdzić mi jedno, on tutaj w wiosce poświerdził, że mówi co tam porobić, nie wiem co. A ja stwierdziłem, że za bardzo... o co bolą? Dziadek oszalał. I pierwszy, nie ostatni raz. Tak, to nie jest tak, że tylko ja oszalałem. Nie poczekam za tobą tutaj za Elytrą. Dobra, to poczekaj. Muszę znaleźć tylko odpowiedni shulker z Elytrą. Uno momento. Szybko do O co chodzi babce? Jak szybko do Co robi dziadek niby tam? Mogłeś go pilnować? A nie, ty go zostawiłeś, teraz nie wiadomo co z nim dalej. Dobra, jest ale... dorosły, poradzi sobie. To właśnie w tym problem. Dobra, Sołtys, chyba znalazłem... Mam parę shulkerów, w ogóle znalazłem... Nie wiem, jak ma ci to powiedzieć. Babka ma swój zamek w Endzie, czaisz? Gigantyczny. I znalazłem tam 3 elytry. Trzymaj. Ogarniasz? Normalnie to wszystko zrobiłem. Dobra, czy wyjście z tego świata prowadzi tymi kwiatkami? Tak. To prowadź, Sołtys. O, super. Czyli mogę normalnie wejść do wioski, tak? Spłaciłem dług. Tak, u mnie tak. Super. Dziadek to stary, to pewnie zapomni. Dobrą pamięć ma skubany. Enzy, idziesz? To dawaj, wchodzimy. Mam cię, Sołtys. Dobra, teraz można nim... Czekaj, to trochę inaczej działa niż jakbym chciał chodzić. Dobra, dziwnie się steruje. Czy wy to widzicie? Sołtys znowu jest... Ma oko czerwone. Mogę nim... Coś dziwnego się dzieje generalnie z Sołtysem. To nie działa tak jak w przypadku Endermana. To działa zupełnie ciężko się nim steruje w sumie. Nie zawsze robi to, co ja bym chciał. Czy on mi się zblokował w wieży, przepraszam bardzo. Sterowanie Sołtysem wcale nie jest proste! Ale najdziwniejsze, że ma to czerwone oko, kiedy się nim steruje. Dobra, a może jakoś inaczej? Dziadek jakoś miał nad nim kontrolę, że mógł nim mówić.
muszę przyjść z Sołtysem do siebie i może, nie wiem, muszę raczej nie powiedzieć. Coś by trzeba było kliknąć na tym pilocie, żeby zaczął robić to, co ja bym chciał. Dziadek kontrolował nim moc, że mógł niszczyć wioskę, więc trzeba coś inaczej zrobić. Dobra, to ja bym chciał kliknąć coś takiego, żeby Sołtys był po prostu miły. O, jest? O. Pilot, mistrz. Sołtys? Tenzi, co tam? Cześć, wszystko w porządku? Nic się... Zęby umyłeś, panie się świetą, stary. Nie byłem tych zębów w zasadzie, ale dzięki. Miałem oskubany. Co? Wszystko w porządku? Jak najbardziej, stary. Jak najlepiej się czuję, a co? Nic, chodźmy do wioski, może tak. Ej, dawaj, prowadź. No chodź. Co jest? Okej, jestem w drugiej wiosce. Sołtys jest w ogóle gdzieś indziej, miał spawna, a ja tutaj ostatni raz spałem. Nie da się Sołtysem kontrolować tak, jak sterowało się jakimiś mobami. Z pilota mi w ogóle rozłączyło w pewnym momencie. Sołtysowi zostało czerwone oko i trochę mu odwaliło, mam wrażenie. Gdyby stał się miły faktycznie, to jest... Co się dzieje? Czekaj. A jest dziadek? Jest dziadek. Normalnie mamy Sołtysa znowu z czerwonym okiem. Ale przynajmniej chociaż raz nie chcę zniszczyć wioski. Dobra, jak najszybciej znaleźć Sołtysa, bo ja nie wiem, gdzie on jest. I w takim stanie, jakim on jest, nie wiadomo, czy nie zaprogramuje się coś zaraz innego w tej głowie. A wiecie co? Rzuciłem perłą. Tak będzie najszybciej! W co trafię? W co trafię? W kebabito? O! Sołtys! Prawie cię trafiłem! Ciemka, gdzie byłeś? W drugiej wiosce się odrodziłem, bo tam spałem, wiesz? A, mam tutaj trochę. Co dadzą ci się? Aktualnie powiedzą ci teren. Czy ty naprawdę dałeś mi szpara... Jaki teren mi powiększasz? Co? O! O! O co chodzi? Co to jest? Co się dzieje? O! Powiem ci teren domu. To jest mój teren? Tak, ma dodatkowy teren. A za co? To jest trochę. Co ty, za co to wszystko? Co ty, co się dzieje? Co ty? Ty nie powinieneś mi dawać szmara. Czekaj, to tak nie może być. Muszę ale użyć. To nie może być. Co ty, wiesz co? Chodź w jedno miejsce, żeby dziadek nie widział. Chodź za mną, pokażę ci coś fajnego. 12 seconds later. Sołtys? Słucham. Zacznij być normalny. O, mój łeb. Co? Sołtys, wszystko w porządku? Tak. Tylko chcę zgałganie. Nic, Sołtys. Wszystko jest w porządku, jakby... Wszystko pamiętasz? Czekaj. Czy tak nie pamiętasz? Na no, Sołtysa. Byłem w Endzie. No, już jesteśmy tutaj, Sołtys. Nie wiem, co się działo, ale miałeś bardzo dziwny humor. W każdym razie dałeś mi większą działkę, więc bardzo ci dziękuję, Sołtys. Moje smaragdy. Te, które mi dałeś? Tak. Mogę ci je w sumie... No dałeś mi je. Słucham? Nie mogłem ci ich zabrać przecież, ty mi je dałeś. Słucha? Czy ty... Co to było? Czy ty mnie rzuciłeś mieczem, Sołtys? A to ze skill of Overwatch? Co to było? Czekaj, Sołtys, bo ja muszę ci parę... Chodź szybko do mnie do domu, ja muszę ci, Sołtys, parę rzeczy opowiedzieć, bo coś dzieje się tu naprawdę dziwnego. Szybko, tylko tak, żeby cię dziadek nie widział. Bo to rzucanie mieczem... Bo przed chwilą rzuciłeś mieczem, Sołtys! Siekierą, naraz! Babka mi coś mówiła. Chodź do domu Blastiego, są tutaj dwa łóżka, będziemy mogli w razie czego się przespać. Mam nadzieję, że dziadek też pójdzie spać, bo chyba jest na serwerze. Czekaj, masz, trzymaj. Prześpijmy się i z samego rana opowiem ci wszystko, co tutaj się działo. Nie śmierdzisz. Połóż się spać, Sołtys! Musimy... Chcesz, żeby cię atakowały fantomy? Sołtys, jak cię kontrolowałem, to... Ała, byłeś milszym Sołtysem, wiesz? Okej, co, słucham? Kontrolowałeś mnie? Tak. Właśnie chcę zacząć tą całą historię, Sołtys. Bo mam jak... Mam rzucić mieczem? Słuchaj, nie rzucaj mnie mieczem. Jak wyszliście z Endu, babka pisała mi wiadomości, że mam znaleźć wieżę. W tej wieży znalazłem 3 elytry, no bo nie byłem tylko w jednej. Ale, co ważniejsze, babka mi pisała, że dziadek kontroluje umysły. Pamiętasz jak... Właśnie ty nie pamiętasz. Pamiętasz Grenlandię, co tam się wydarzyło? To jest piąte, a dziesiąte.
No właśnie, przed chwilą byłeś miłym sołtysem, bo ci kazałem być miłym sołtysem. Dziadek, co? Ktoś ma głośno kicha po prostu. I słuchaj, sołtys, babka mi pisała, że dziadek miał coś takiego jak kontrola umysłu. Pilot normalnie do kontroli umysłu. I myślę, że on mógł cię kontrolować wtedy, kiedy chciałeś zniszczyć całą wioskę. I przed chwilą tak samo jest czerwone oko. Jeden staruch. Poczekaj, mam lepszy plan. Chodź, pokażę ci jak to działa, a potem pójdziemy i strolujemy dziadka. A na samym końcu dam ci ten pilot. Myślę, że to będzie spoko sprawa, także ci to wynagrodzi to, co się działo, nie? Będziesz miał większą władzę w wiosce. Chodź, patrz, pokażę ci jak to działa. Z przyjemnością. Czekaj. Gdzie jest jakiś villager? Mam! Patrz! Teraz jak klikasz to... O, nie trafiłem. O! Mam villagera i zobacz. Mogę nim normalnie sterować. Lewo, prawo. Mogę przyjść do ciebie, zobacz. O! Widzisz? Normalnie steruję jego mózgiem. Zobacz to. Ale zostaw Stefana. I patrz, Stefan może teraz normalnie sobie pójść. Jeżeli będzie chciał, to może pójść na mównicę i normalnie wygłosić sobie mowę, pa. I pan Stefan teraz wygłasza mowę. Sołtys, to jest nienormalne. Wiesz co, choć tak jak mówiłem, strollować dziadka to będzie dobre. Tylko gdzie on jest? Widziałeś go? Nie, no nie widziałeś, przecież razem z mną ty siedzisz. Pewnie w domu jest, co? Chodź, idziemy zobaczyć. Pewnie. A! Masz szmaragdy, bo mi niepotrzebne w sumie. Ale za tą powiększoną działkę dziękuję. Czekaj, słucham? Powiększyłeś mi działkę pod dom. Nie ma za co, Nie. To była burokratwo, nie, to odwrócić. Nie da się, tam jest dobra, przystemplowane twoimi płotkami jakby. Ale chodź, sołtys, najpierw do dziadka. Kryrejso. Wiesz co, musimy się jakoś zakraść, żeby wejść tam do góry do niego na wieżę. On jest tutaj? Czekaj, ja go widzę? Gdzie on jest? Ej, dobra, jest tam, u siebie w domu. Chodź na wieżę, teraz się zakradniemy tak, żeby nas nie zobaczył i z góry będziemy kontrolować jakiegoś moba i udawać, że wiesz, że on go kontroluje, nie wiem. Coś wykminimy zaraz. Chodź, sołtys, szybko. Wejdziemy do góry, dziadek... Co? Patrz, bo on łazi tam gdzieś po murach u góry? Dziwny chłop. Dobra, zaraz zobaczmy, co się stanie. Trzeba by było wziąć i coś złapać. Albo jakiegoś moba, albo jakiegoś villagera i zacząć go trollować. Okej, okay, widzę go. Widzimy kucaka. A mogę dziadka? Dlaczego na dziadku to nie działa? Uważaj, pewno zobaczę. Dobra, jestem schowany. Czy on właśnie tam poleruje TNT i diamenty? To jest strasznie dziwne. Panie kurczaku! Gdzie pan jest? Jakiegoś kurczaka. Tutaj jesteś, kapitanie kurczak! Chodź, chodź na ten dach. Kapitanie kurczak! Mam kurczaka, co ty z patera? Panie kurczak, zapraszam na górę! Zwariowałeś? Ja zwariowałem? Kapitanie kurczak, co się dzieje? Czy ty idziesz umyć nogi? Ciekowi łeb rozwaliło. Wpalisz się! Nie, tylko nie tam! No i zdech! Chodź, weźmy jego psa. Kapitanie kurczak! Żegnaj! A przynajmniej będę miał obiad! Na siedząco normalnie, na czterech łapkach, jak pies ma robaki to tak robi. Pa! Ale dziadkowi zaraz rozwali to głowę. No i widzisz! Cały śnieg w kupie! Ugryź! Spokój się! Ugryź! Kraje tyłkiem w ogień! A przynajmniej puścił ręczny! Ale jak? O nie! Mam udar! Uciekać! Dziadek zwariował, dobra. Co się dzieje? Gdzie on idzie? Chodź za nim. Gdzie on biegnie? Ej, kurde, chyba przestraszyliśmy za bardzo dziadka! I mu znowu odwaliło! Ugryź, czy jesteś się poważny? Czego mnie gonisz? Tylko nie to! Pora uciekać! Zbyszku! Jop! Jedziemy! Sołtys... Zbyszek, musisz nauczyć się skakać! Dlaczego on jeździ na golemie? Jazda! Uważaj na dziurę! Dziadek! Dziadek, stój! Dziadek! Brum! Zestresowany golem! Brum! Sołtys, spróbuj rzucić jeszcze raz mieczem. Z drogi śledzie, bo dziadek jedzie! Jak ty to zrobiłeś? Muszę założyć zimówki do golema, bo go coś nosi na zakrętach! Tu i teraz stój! Jedziemy! Panie golemie! Chyba ktoś z nas strzela! Co się dzieje? Dziadek, stój, trzeba go pasować w łeb chyba! Dziadek! Ogarnij się! Dziadek, czy ty uszkodził... Dziadek, weź ugryzia. O.
Dziadek! Paruj ugryź! Wytłumacz mi... Panie golemie, spokojnie, spokojnie, to mój wnuk! Dziadek, wytłumacz mi, co tutaj się dzieje. Dlaczego są ty zrzuca przedmiotami, ty jeździsz na golemach i babka mi pisze, że coś odwaliłeś znowu? Patryku! Kucy! No. Ugryź też kucza, dobrze wytrasowany. Tylko pan golem mi ucieka. Wasia, dziadek, jakim cudem ty jeździsz na golemie, bo ja się zgubiłem przed chwilą. Waruj! Dobry pies! Patryczku! Ale nie warcz mnie tutaj! Patryczku! No? To wszystko wina babki! Wina babki to, że świat niszczysz? Że ja? Nigdy w życiu! Dziadek, sołtys rzuca mieczami. Ale kucz nie tak jak ja kucam! Sołtys rzuca mieczami. Golem... A ty się nie baw się w ninja! Do jazdy. Co? Będę. No patrz, znowu się kucie ze mną chce! I tak przegra! A tu potem chcesz? Kamień papier! Sołtys... Sołtys, myślę, że to nie ma sensu. Dziadek, dobra, to my idziemy. Ty sobie... Czy ty, buraku, rzuciłeś we mnie łopatą? Już jej nie dostaniesz. Chyba straciłeś łopatę właśnie. Oddaj. Sołtys, chodź, zostaw dziadka, chodź. Oddaj. Sołtys, chodź. Przestań się to gonić. Sołtys, nurkuj. Sołtys, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale to jest przegięcie pałki totalne. Ale ja wiem, co się dzieje. Trzymaj ja wiem, ten pilot, tak jak ci obiecałem. Ale nie zabierzesz mi działki, dobra? Chwila, ja wiem, co się dzieje. A nie trzeba było w niego nim rzucać. To taki lofem. Nie wiem, czy to jest... Dlaczego ja nie mogę tak robić? Jakby... Co? Jak ty to robisz? Dlaczego ty tak możesz? Dlaczego on może... Jak ty to zrobiłeś? A magic. Ja idę spać! Wy też idźcie spać! Bo ja tak w nocy to ja nie chcę latać. To jest dobry plan! Sam poszedł do mnie, do domu, to ja idę do dziadka, by olać to. Sołtys, łap pilota, w zamian za działkę, dobra? Do ciebie kwita. Czy ty rzucasz we mnie nawet szmaragdami? Jak ty to robisz? Patryczku! Co chcesz, dziadek? Ha! Widziałeś, Sołtys? Imbecyl! To była moje korzonki. Cześć, Andrzej. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.